Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Jak tam Wasze humory? Mam nadzieję, że Wam dopisują. Przesyłam jednak, prewencyjnie, tak, z ostrożności na wszelki wypadek, dużą dozę pozytywnej energii, dobre wibracje i bardzo pocieszne fluidy. A co? Nie będę Wam niczego żałował. W tym podcaście podpowiadam na pytania nadesłane do mnie, zwłaszcza przez Instagram, chociaż również innymi sposobami. To tyle tytułem wstępu, przejdźmy do konkretów. Pierwsze pytanie: Czym jest szczęście? Ło, z grubej rury? No cóż, wielu filozofów głowiło się nad tym, nie jeden psycholog także nad tym głęboko się zastanawiał. W sumie definicji szczęścia to jest chyba tyle, ilu jest ludzi. Ale wiecie, że ja nie lubię komplikować i nie lubię robić labiryntów z prostych spraw. Więc proponuję, abyśmy przyjęli, że szczęście jest odkryciem. Bo szczęśliwym człowiekiem jest osoba, która potrafi odkrywać w bieżącej chwili powody do zadowolenia. Cierpiętnikiem, nieszczęśnikiem jest natomiast ktoś, kto jest, jeśli nawet nie ciągle, to stale niezadowolony, ponieważ nie potrafi odkrywać tych przyczyn, motywów, powodów do bycia zadowolonym. Pewna internautka pyta o to, jak sobie poradzić psychicznie z nagłą utratą dobrej pracy nie z jej winy. Cóż, ludzie często w tego typu niepomyślnych okolicznościach. Mają tendencję do koncentrowania się na problemie zamiast na rozwiązaniu. Najlepszym patentem na zarządzanie stresem w tych okolicznościach, poza kojącym życzliwym dialogiem wewnętrznym, jest poszukiwanie rozwiązania, czyli koncentrowanie się na tym, co może spowodować pozytywne następstwa. No w tym wypadku byłoby to szukanie nowej pracy. Nie gorszej od poprzedniej, a może pod jakimiś względami innej, ale nie gorszej, bądź nawet lepszej od poprzedniej pracy. Czyli innymi słowy, no nie załamujemy rąk. Nierwiemy włosów z głowy i nie zalewamy się łzami. No, chyba że potrzebujemy trochę popłakać dla rozładowania napięcia, to proszę bardzo. Ale kiedy już łzy wypłyną i już nie będzie czym płakać, to pozostaje zakasać rękawy i rozwiązywać ten temat. Gdy się wpadnie do dołu, to połowa sukcesu tu przestać kopać już dalej, nie? Więc trzeba zacząć poszukiwać tego, co mogłoby przynieść pozytywną zmianę w naszym życiu, podejmując świadomy wysiłek aby do tego doprowadzić, biorąc odpowiedzialność za swoje położenie, za swoje emocje zresztą też. Bo jeśli byśmy przyjęli, że to o, świat odpowiada za nasze emocje, no to właściwie nie byłyby one w naszych rękach, mielibyśmy na nie dalece ograniczony wpływ, a tymczasem przecież nadając takie bądź inne znaczenie danej sytuacji, interpretując ją tak bądź inaczej, w znacznym zakresie decydujemy o tym, co będziemy przeżywać, jak będziemy tej sytuacji doświadczać. Może to być jakaś lekcja, może to być coś, co przekujemy w siłę, może dzięki temu dowiemy się czegoś, jeśli nie o świecie, to o sobie, może zdobędziemy jakieś instrumenty doradzenia sobie, które przydadzą nam się też w przyszłości. Także można na to patrzeć w sposób pożyteczny w sposób usensowniający całą tą eskapadę, no, albo w sposób, który jest dla nas no, nieprzychylny, jest mroczny, jest przygnębiający i depresyjny, czego bym nie polecał. To tyle. Przejdźmy do następnego pytania. Tym razem mężczyzna, pewien internauta, pyta o to, czy walczyć o dziewczynę, która przejawia problemy z bliskością. Bardzo nie podoba mi się słowo walczyć, jeśli chodzi o związki, to nigdy nie należy o kogoś walczyć, wojować, bitwy jakieś toczyć, uczestniczyć w jakiejś wojnie. Co to za narracja w ogóle jest? To na tym miałby polegać związek, że ludzie wojują? No dajcie spokój. Nie walczymy. Miłość uprawia się razem, a nie osobno. Więc jeśli już to, moglibyście wspólnie nad tym pracować. Wspólnie podejmować starania na rzecz tego, aby wam wyszło, aby wasz związek był udany. Nie zaś yy, walczyć. No, walka to w ogóle jest inny temat. Na innym gruncie ewentualnie toczy się jakąś wojnę, a nie na gruncie serca. No, nie popadajmy w taką narrację, która tutaj jest zupełnie niepomyślna. Zwłaszcza, że czasami ludzie naprawdę tak sobie myślą, mają takie przekonanie, że, że miłość to jest coś takiego, o co trzeba właśnie walczyć. No i potem źle kończą, ponieważ ktoś ich nadużywa, ktoś ich wykorzystuje, ktoś ich pozycjonuje w gorszym położeniu. No bo jeżeli ten ktoś chce walczyć, to niech walczy niech walczy o mnie, niech walczy dla mnie, niech walczy na rzecz moich interesów, niech walczy właściwie z samym sobą, przeciwko sobie, niech gra do swojej bramki. No, bo najwyraźniej miłość do mnie jest dla niego ważniejsza niż szacunek do siebie, więc no niech walczy. No. Jak chce walczyć, to proszę bardzo, nie ma problemu. A jaki jest arsenał podczas tej walki? No, ludzie, którzy walczą o miłość, często wykorzystują złudzenia, to znaczy sami się łudzą, żyją w iluzji, czasem żyją w zaprzeczeniu. Nie dopuszczają do siebie tego, jak jest stan faktyczny, jak ktoś rzeczywiście ich traktuje. Nie podążają za dobrym traktowaniem, tylko za jakąś mrzonką, za marzeniem o dobrym traktowaniu ze strony człowieka, który tego traktowania tak naprawdę nie przejawia i jakby niewiele też pozwala prognozować, że mogłoby to ulec zmianie, a jeśli nawet tak się staje okresowo, to jest to bardzo nietrwałe, więc wolno by przyjąć, że właściwie no nie można liczyć na to, że ktoś będzie ciągle nas dobrze traktował. Traktował. Wprost przeciwnie, najprawdopodobniej będzie to bardzo takie chwiejne, efemeryczne i tylko podporządkowane ewentualnym interesom. Jeżeli ktoś coś chce, no to może przez chwilę być dla nas milszy, ale potem znowu wróci do swojego standardowego trybu. No i będziemy musieli znowu walczyć o to, żeby nas zaczął dobrze traktować, ale czy, o, czy to jest właśnie związek taki, jakiego byście chcieli? No zastanówcie się, czy tak byście zdefiniowali miłość, no, ja mam nadzieję, że raczej definiowalibyście ją odmiennie. To tyle. Przejdźmy do kolejnego pytania. A czy mógłby Pan tak skrótowo powiedzieć o tym, w jaki sposób rozpoznać toksycznego człowieka, potencjalnie bardzo problematyczną osobę, tak w trybie ekspresowym? O, i to jest pytanie o taki radar. Wiecie, radary oczywiście istnieją, uwrażliwiają się na pewne bodźce, może nawet nieco rezonują z tak zwaną intuicją ale bierze się to wszystko z doświadczenia, a złych doświadczeń ja wam nie życzę, no ale jednak dopiero wtedy, gdy je nabędziecie, będziecie z większą dozą łatwości wykrywać toksycznych ludzi. No ale jeżeli miałbym skrótowo tu o tym powiedzieć, to powinno nam dać do myślenia, jeżeli ktoś próbuje nas karać ciszą. Gdy coś jest nie po jego myśli, gdy coś tej osobie się nie podoba, ona nagle milknie, no i ewidentnie w ten sposób nas karze. Kolejna sprawa to jest pewna forma wymuszeń. Ten człowiek nie jest osobą, która toleruje różnice zdań. To jest raczej człowiek apodyktyczny, który próbuje nam narzucić swoją opinię, nawet jest zdolny do tego, aby posunąć się do jakiegoś emocjonalnego szantażu. Próbuje nas zawstydzać, wpędzać w poczucie winy, być wobec nas sarkastycznym, bywa szyderczy. Prześmiewczy, ale wszystko po to, aby po prostu podporządkować nas sobie i zmusić do przyjęcia jego punktu widzenia. Oczekuje, że będziemy się rozwlekle tłumaczyć, wyjaśniać swoje stanowisko. Tak, człowiek przypiera do muru. To nie jest człowiek, który szanuje nasze granice. To nie jest osoba tolerancyjna to jest człowiek nietolerancyjny, raczej. Kolejna sprawa. Że taki człowiek niejednokrotnie opisuje rozmaite problemy interpersonalne. Znaczy, nawet w trakcie krótkiej pogawędki może opowiadać o tym, że tutaj się pokłócił z szefem, tutaj miał problematycznego współpracownika, tutaj miał jakiś związek, gdzie bardzo źle się działo, tu było to, tu było tamto, siam to i owam to i za każdym razem widać te problemy interpersonalne. Czyli to jest pewien schemat, który pokazuje, że jego funkcjonowanie z ludźmi jest burzliwe, ma bardzo taki dramatyczny charakter, no i wiele jest na to skarg, dużo utyskiwania, dużo pretensji do innych ludzi. Taki człowiek może też przejawiać niechęć do ludzi, może mówić, że ludzi nie lubi, albo że wręcz ludzi nienawidzi, że ludzie są kłopotliwi, zakłamani itd. No ale pamiętajmy o tym, że relacje z innymi są odbiciem tego, jaką relację ma dany człowiek sam ze sobą. Czyli ta relacja najprawdopodobniej jest bardzo kłopotliwa. Następna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to przejawy agresji. Wyzwiska, przykre epitety, pod czyimś adresem, skłonność do plotek, obgadywania kogoś za plecami. No to są takie rzeczy, które, jeśli będą działy się na waszych oczach, to będą się również działy na wasz temat, poza waszym polem widzenia, czyli za waszymi plecami. Możecie się tego spodziewać. No, jeżeli ten człowiek tak funkcjonuje, to dlaczego miałby dla was zrobić wyjątek? Jeżeli on ma taki nawyk, to ten nawyk będzie powielał także wtedy, kiedy to wy staniecie się jego wrogiem. Więc uważajcie na takie osoby, które zachowują się niefajnie w stosunku do innych, bo prędzej czy później i was może to przecież spotkać. Jeśli chodzi o warstwę komunikacyjną, to charakterystyczne dla osób toksycznych jest wodolejstwo, pustosłowie, Często to są jakieś takie długie wywody, bardzo mętne, bo te osoby mają taką skłonność do mącenia wody, ażeby zdawała się głębsza w tych trudnych czasem do zrozumienia bądź do przyjęcia wypowiedziach takich radach Wręcz niekiedy, w tekstu, ciężko dopatrzeć się takiej zdrowej ludzkiej logiki. Raczej ten ktoś kieruje się swoją wewnętrzną, bardzo osobliwą logiką, trudną do przyjęcia, trudną do zaakceptowania i w tych wywodach przemyca niejednokrotnie małe, ale jednak niewątpliwie tam występujące uszczypliwości. Są te wywody bogate, bardzo w wycieczki osobiste. Ta osoba nie odnosi się do meritum, nie przedstawia swojego stanowiska zwięźle, krótko i na temat, ale okrężną drogą. Od razu zatem widać, że ta osoba nie jest asertywna, że ona coś kręci, że ona lubi mącić. Więc no należałoby natychmiast odebrać to, potraktować jako sygnał ostrzegawczy. Ponieważ, no jeżeli wejdziemy głębiej w relacje z takim człowiekiem, to te, te rady będą się zdarzały co chwila, ciężko będzie nadążyć za tym całym pustosłowiem, za tym wodolejstwem, i komunikacja będzie właściwie daremna. Charakterystyczne dla wielu toksycznych ludzi jest też wczepianie się. Ta osoba będzie was tak podskubywać, do was zagadywać, jakby czepiać się was, nawet jeżeli wy nie chcecie się z tą osobą zadawać, nawet jeżeli stanowczo wyznaczycie granice, że nie macie ochoty na żadne kontakty. Ten człowiek może gdzieś tam rzucać pewne hasła na forum grupy, które będą jakoś do was nawiązywać do sytuacji, w których braliście udział. Będzie za pośrednictwem osób trzecich próbował Wam może jakoś dokuczyć, albo upewnić się, że ma na Was wpływ, że jesteście na jego tak zwanej mentalnej smyczy, czyli że to, co On robi, jakoś rezonuje z Wami, i jesteście na to podatni. Że reagujecie na to emocjonalnie, on to może robić dla samej dzikiej satysfakcji, ale też po to, aby mieć to poczucie, że jakaś relacja między wami istnieje. Ona może być bardzo poszarpana, może być wręcz chimeryczna, okresowo zanikać, potem znowu się nasilać, wręcz niebezpiecznie, nader intensywna stawać się. Potem on znowu może się dystansować, ale chwilę później wrócić i znowu się przyczepić. No i to jest taki człowiek, właśnie pojawiający się, znikający, gdzieś orbitujący wokół Was. Chociaż Wy najchętniej pożegnalibyście go definitywnie, no ale nie zawsze jest to technicznie możliwe, ponieważ może to być człowiek, z którym macie do czynienia w pracy, może to być jakiś bardzo kłopotliwy członek Waszej rodziny, bądź ktoś w tym rodzaju, jakiś znajomy z osiedla bądź inna osoba tego typu, więc no czasami jest naprawdę trudno oddzielić się od kogoś, zwłaszcza oddzielić się od osoby takiej toksycznej, wczepiającej się, która jest jak rzep przyczepiający się do psiego ogona, który cały czas zatruwa życie, podskubuje, jakieś ma pretensje, na no wszystko po to, żeby właśnie mieć to przeświadczenie, że jest jakaś między wami relacja. Często to są już relacje wręcz powiedziałbym nieco urojone. To znaczy, ten człowiek może mieć wręcz wydumane wyobrażenie o tym, co Was łączy. Z tym wszystkim będzie związana kolejna kwestia, następne pytanie, poniekąd mające z tym trochę wspólnego. A zatem przejdźmy do następnego pytania. A brzmi ono następująco. Co pan sądzi o wykorzystywaniu narzędzia takiego jak dyktafon do ochrony przed problematycznymi ludźmi, na wypadek gdyby chcieli oskarżać o coś? No i powiem wam, że kiedyś ten temat to właściwie dotyczył osób zamożnych bądź osób popularnych mężczyzn, bo to kobiety najczęściej straszyły chłopa, że powiedzą coś jego żonie, jeżeli on im nie kupi tego czy tamtego, albo nie zapłaci określonej kwoty pieniędzy. Ewentualnie, że będą jakoś tam plotkowały na temat danego mężczyzny, więc wszyscy w całej wsi będą go wytykać palcami, że złamią mu karierę i tak ale obecnie w dobie równouprawnienia sytuacja już jest bardziej zrównoważona. Problem ewentualnych oskarżeń, plotek, zniesławiania dotyczy w równym stopniu panów i pań. Więc jeśli chodzi o dyktafon, to oczywiście jest to śliski temat. To nie, to nie może wyglądać tak, że ciągle chodzimy z włączonym dyktafonem. To by było wręcz chore i to by było bardzo dziwne. Byłoby to nader kłopotliwe i udaremniałoby szansę na zbudowanie zaufania między ludźmi. Jednak dobrze jest posiadać dyskretny, taki naprawdę niewielki dyktafon umieć go sprawnie i dyskretnie uruchomić wtedy. Kiedy sytuacja ewidentnie robi się niebezpieczna, jeżeli na przykład ktoś kogoś wiezie samochodem i zaczynają tam padać słowa, które można by określić jako szantaż, jako groźba, jako molestowanie, no to dobrze byłoby to zarejestrować i wtedy słusznym jest użycie takiego narzędzia tak z ostrożności. Na wszelki wypadek, Ponieważ nigdy nie wiadomo, co się potem stanie. Natomiast nie należy popadać w jakieś szaleństwo i rejestrować absolutnie wszystkiego, gdyż byłoby to już rzeczywiście dla człowieka wręcz niezdrowe, jeżeli by stale podchodził do wszystkich tak podejrzliwie. No i szybko by to też wyszło na jaw. Ludzie by to w końcu zauważyli, trzymaliby się od niego z dala, uważaliby go za kompletnego wariata. Ale wolno Wam chociażby posłużyć się telefonem. W sytuacji awaryjnej, kiedy jesteście sami w, z kimś w pomieszczeniu, a ten ktoś zaczyna wam składać jakieś niemoralne propozycje. To tyle, jeśli chodzi o to pytanie. Przejdźmy do następnego. Czy udało się już panu coś ustalić na temat zamkniętych grup na Facebooku, o których pan wspominał? <laughs> Owszem, widziałem niejedną taką grupę. No i muszę wam powiedzieć, że to, co tam się dzieje, jest po prostu straszne. To są rzeczy niesłychane. Zostawmy póki co ten temat. Przejdźmy do następnego pytania. Pewien internauta wyznaje, że ciągle czuje niepokój i pyta o to, jak sobie z tym poradzić. Cóż w formule podcastu nie jest możliwym, abym zadał dodatkowe pytania, a przydałoby się dowiedzieć, czym konkretnie przejawia się to, co człowiek definiuje jako niepokój. Zalecałbym wobec tego przede wszystkim konsultację z lekarzem, choćby lekarzem rodzinnym, oraz z psychoterapeutą. Dopiero specjalista, przeprowadziwszy diagnozę, rozpoznawszy, jakie są przyczyny danego stanu rzeczy, będzie mógł zarekomendować odpowiednie formy pomocy, czy samopomocy, terapii, czy farmakoterapii. Jeśli zaś miałbym odpowiadać na wysokim poziomie abstrakcji, na poziomie ogólności, to powiedziałbym, że warto poddać refleksji, czy wiedzie się życie, które jest, jakby to powiedzieć, bezpieczną przystanią. Dla naszego umysłu i serca. Życie jest bezpieczną przystanią, gdy wpuszczamy do niego jedynie osoby i działania z nami kompatybilne. Niepokój często wynika z dopuszczania do siebie nieadekwatnych ludzi, którzy mają zupełnie nieodpowiedni vibe zupełnie nieadekwatne podejście do życia względem tego, jakie podejście my posiadamy. Niepokój też wynika z marnowania czasu oraz potencjału na niekonstruktywne postępowanie. Także warto to wszystko wziąć na warsztat. Może nawet sobie szczegółowo rozpisać, przemyśleć, kto z nami rezonuje, co z nami rezonuje, co nam dobrze robi, co zaspokaja raczej nasze potrzeby bądź daje przynajmniej szansę na ich zaspokojenie, a co tylko wzmaga te potrzeby, jakby robi apetyt jeszcze większy, czy wręcz frustruje. Co nam przeszkadza? Te czynniki, które są kłopotliwe, postarajmy się ograniczać bądź od nich się dystansować na rzecz czynników, które nam służą, które są dla nas dobre. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do dalszego nadsyłania pytań przez Instagram bądź przez Facebooka. No i też chciałbym na końcu zaprosić Was do odwiedzenia sklepu OcalSiebie.com.pl, gdzie moje książki oraz kurs online dostępne są w atrakcyjnym pakiecie. Do usłyszenia, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop.